Początek meczu nie wskazywał na to, że gracze Wisły mieli w Tarnobrzegu przegrać. Zaczęli to spotkanie z dużym animuszem, a już w 12 minucie Emil Drozdowicz wywalczył rzut karny. Jedenastkę na gola zamienił najlepszy strzelec puławskiego klubu, Łukasz Kacprzycki. Po stracie bramki to gracze Siarki ruszyli do ataku. Oni również wywalczyli dla siebie rzut karny po zagraniu ręką jednego z Wiślaków i w 24 minucie był remis 1-1. Taki stan rzeczy utrzymał się do końca pierwszej połowy. W drugiej części spotkania tempo gry nieco spadło. Było też sporo nieczystej gry. To, co najważniejsze, wydarzyło się w 75 minucie. Po indywidualnej akcji i ładnym strzale Kamila Kargulewicza Siarka wyszła na prowadzenie, które w efekcie przyniosło gospodarzom 3 punkty i dość niespodziewaną porażkę rozpędzonej w rozgrywkach ligowych Wisły. Podobieczni Mariusza Pawlaka próbowali jeszcze wyrównać stan meczu. Niestety mądrze broniąca się Siarka nie pozwoliła do końca meczu na nic więcej. Siarka Tarnobrzeg Wisła Puławy 2-1. Do przerwy był remis 1-1. Wisła zagrała w składzie, w bramce Kołotyło, dalej w polu Pigiel, Brągiel, Pielach, Kiczuk, Heba, Bartosiak, Kubań, Skałecki, Drozdowicz, Włodzimierz Puton, Krystian Puton, Kacprzycki, Zając i Paluchowski. Wisła Puławy pozostaje wciąż liderem trzecioligowej tabeli. Już w środę zawodników Mariusza Pawlaka czeka kolejne trudne spotkanie. Tym razem o godzinie 17 rozpocznie się bój z drugą w tabeli Wisłą, tyle że z Sandomierza. Transmisja tego spotkania będzie dostępna w systemie pay-per-view na kanale LPU TV poprzez platformę Polsport Live.